Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, jesteśmy na konferencji przed galą Fame na Stadionie Narodowym, a ze mną jeden z bohaterów karty tej gali, Dawid Crazy Załęcki. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, witam. Muszę się od razu przyznać, bo jak się pojawiły te pierwsze informacje o walce Kieras kontra Dawid Załęcki, to było dużo takich informacji, że Dawid Załęcki go zje, jest zdecydowanym, murowanym faworytem. Jednak mówiłem, hej, Kieras jednak coś w tym boksie potrafi. Jak Ty gdzieś patrzysz na to? Bo ja jednak, jeżeli ci są tacy ludzie, którzy gdzieś go nie doceniają, to ich bardzo przestrzegam. No tak, no ja myślę, że rywal godny, w końcu rocznikowo się zgadza, podobny wiek do mnie, podobne parametry do mnie, nie 40 kilo więcej, także no co, zabrali mi nogi, ale no nic, zrównali to, bo on nóg nie ćwiczył, więc dla mnie kolejne wyzwanie. No zobaczymy, się okaże, nie ma tam za bardzo filmów jakichś z nim, jak walczy, co robi, także będziemy musieli się przekonać, nie? Nie, gdyby to był kickboxing, to ja bym się tutaj przychylił do tej tezy, że jednak ty jesteś faworytem tego pojedynku. To, że tak jak mówisz, nogi tobie zabrali, sprawia, że tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć przed tą walką, bo przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, Kieras, to jest wielka zagadka. Tak, jest zagadka, dosłownie. No ja też nic nie widziałem, nie wiem, więc... A po tarczach jakichś tam w internecie to ciężko jest ocenić, co potrafi w ringu, nie? Zobacz, wszedłeś sobie kiedyś do tego świata, trochę dla zabawy, trochę bo znajomi pewnie namawiali, żeby zobaczyć, jak to jest, pobawić się, a to nagle Stadion Narodowy. Powiem tobie, że można zwariować. Pełen stadion to jest coś, czego... Wow, wiesz, ilu sportowców tylko o tym marzy i nigdy tego nie osiągnie, a ty sobie zawalczysz. No wiem, świadomy jestem tego, dlatego jara mnie to, więc myślę, że nie jeden sportowiec chciałby po prostu na tym narodowym się znaleźć, ale no, nie każdemu jest dane, nie? Mm-hmm. To dla Ciebie jest coś rzeczywiście tak szczególnego, nie wiem, jak się dowiedziałeś, że będzie ten Stadion Narodowy, to już nieważne z kim, nieważne kto i kiedy Stadion Narodowy biorę. Nie, ja wiedziałem co i jak od początku, także zadzwonili do mnie i powiedzieli, że jest... oferta na wypożyczenie, chcą mnie wypożyczyć na Narodowy z Kierasem, także można być, przygotowali mnie na to, także nie skakałem pod sufit, no ale wiadomo, zadowolony jestem, nie ma co gadać, bo tak jak mówię, kiedyś myślałem, że wisienką będzie dla mnie taką na torcie Le Banner, ale nie doszło do tego, więc tak myślę, że teraz właśnie ten Narodowy to będzie takie spełnienie, nie? Ja pamiętam, rozmawialiśmy przed walką z Le Bannerem, pamiętałem jego walki z Różalskim, których nie było, mówiłem, że zobaczę tę walkę, jak on wejdzie do klatki, no nie wszedł, niestety to się sprawdziło, Kieras zapewne do tej klatki wejdzie, chociaż dla nas jest wielką niewiadomą, natomiast chciałem porozmawiać o tym, jak to będzie wyglądało na trybunach, bo ja wiem, co Arek Wrzosek potrafił zrobić na trybunach, to nie jest tak, że Toruń przyjedzie i wypełni jeden sektor, natomiast domyślam się, że na Stadion Narodowy to też silna ekipa z Torunia przyjedzie. Nie wiem, nie myślałem o tym, nie myślę to o czas tym, pomyśleć. Także ja myślę o przygotowaniach, o tym innym, żeby jak najlepiej się pokazać, a trybuny i tak będą pewnie zapełnione, tym bardziej, nie? Bo ich tam jest nawalone, podejrzewam, niedużo. A wiesz co, podpytywałem ostatnio Maćka Żołnowskiego, a ten Crazy to gdzieś tam przychodzi, trenujesz z Kamilem albo z kimś i tak naprawdę się zastanawiam, czy ty jesteś gościem, który cały czas jest w treningu, czy pojawia się walka i wtedy po prostu zaczyna ostro zapieprzać. Nie, ja sobie trenuję cały czas, ja to robię dla siebie, także mam taką zajawkę, sobie trenuję. Wiadomo, przychodzi walka, to troszeczkę przyspieszam, nie? Bo ten trening na co dzień jest troszeczkę, wiadomo, wolniejszy niż taki przed walką. Ale trenuję cały czas, staram się tam korzystać z tego sportu, nie? Dobra, pogadamy o Denisie? Zależy o czym. O tym, jak zawalczył w tym ostatnim pojedynku, bo sam jestem gościem, który zawsze chodził, nawet po walkach z Wielkim Bój, mówiłem, słuchajcie, dobra, krytykujcie go, ale gościu nie jest tak słaby jak w tej walce. Coś ewidentnie poszło nie tak, jeżeli chodzi o podejście do tego pojedynku i teraz gdzieś zobaczyłem starego, dobrego Denisa. Zastanawiam się, co się zmieniło tak naprawdę z twojego punktu widzenia. Znaczy, może to nie jest jeszcze stary, dobry Denis, bo stary, dobry Denis, to ja mam nadzieję, że on się pojawi niebawem. Ale jest już na dobrej drodze. Ta walka pokazała, że potrafi, że może. Więc ja jestem dobrej myśli, że teraz już po prostu zrozumiał i będzie szedł tylko w dobrą stronę. Więc mam nadzieję, że zobaczymy niedługo jego możliwie najlepszą wersję. Czekam na to od lat, więc mam nadzieję, że się doczekam. A on Cię pozytywnie zaskoczył w tym pojedynku? Czy spodziewałeś się, że tak to może wyglądać? Nie, pozytywnie, wiadomo. No mówię, to nie jest jego topowa wersja, na którą czekam, ale tak, ale na plus, wiadomo, nie? Walkę dał dobrą, także chociaż z Omielańczukiem pierwszą rundę też miał dobrą, nie? Dopóki tam się to nie wydarzyło, ten faul, nie? Od tamtej pory się Denis już w głowie przełożyło i już nie był sobą. Ale tak, teraz pokazał się dobrze, no... Jest okej. Okay. Słuchaj, ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, bo walka z Omielańczukiem to była już jakiś czas temu, ale ja patrzyłem na ten pojedynek też z bliska, no i dla mnie po prostu Daniel tutaj trochę nabroił, wykorzystał gdzieś to, że wiedział, że Denis gdzieś też może nie wytrzyma, jeżeli chodzi o nerwy i tam sprytnie gdzieś go faulował. Tak, tak, tak było, no ale myślę, że u Daniela było tyle tej złej krwi wtedy, że on mógł nie powstrzymać emocji, może na KSW by tego nie zrobił.
ale na KSW tak może mu krwi nikt nie popsuł, jak Denis akurat, i po prostu może nie wytrzymał napięcia i po prostu miał gdzieś tam chęć wewnętrzną gdzieś tam skarcenia młodego. No potoczyło się jak potoczyło, no przez to ta walka nie została tak naprawdę zakończona tak jak miała zostać, tylko Denis sam zrezygnował, czuł się urażony, czuł się oszukany przez sędziów. Wyszło jak wyszło, może kiedyś zaczym rewanż, zobaczymy. Słuchaj, bo nie miałem okazji Ciebie o to zapytać, wtedy byłem daleko, nie byłem na tej gali, natomiast jeżeli ja mówię, że Denis w walce z Wielkim Bo nie był sobą, to identyczną rzecz mógłbym powiedzieć o Twojej walce z Wielkim Bo i nigdy nie miałem Ciebie okazji o to zapytać, co tak naprawdę się wydarzyło już, może w podejściu do tego pojedynku? Znaczy ja Ci powiem tak, tak naprawdę ja też nie mówiłem o tym, ale tydzień przed walką, chyba w sobotę albo w niedzielę, 6 dni przed walką ogólnie trafiła mnie Elituwa. Przez 2 dni straciłem tam, ja robiłem na bułę troszeczkę masy więcej. To co zrobiłem masy, te 3-4 kilo, to straciłem przez tą jelitówę. Zajechało mnie to, ale to już nie chodzi o to. Robiłem rozgrzewkę, przygotowałem się, chciałem dobrze się strzelić. Okazało się, że te walki się przedłużały, tam chyba Lexi walczyła czy coś tam, nie pamiętam, długo to wszystko trwało. Jakaś, nie wiem, czy piosenka, czy jakaś przerwa tam była, coś, nie pamiętam już dokładnie teraz kto, jak, ale się wszystko wydłużyło, że gdy ja już się rozgrzałem dynamicznie, musiałem zrobić sobie zwolnienie i później znowu się rozgrzewać dynamicznie i ja zostawiłem całą energię na rozgrzewce. Ja gdzieś tam wracaliśmy po walce, nawet Buła do mnie mówi, co ty tak żeś na tych tarczach, nie? No widzisz, przesadziłem i już do walki nie wyszedłem na 100% energii, tylko 80%, a wiadomo, no w moim wieku to już nie jest 25-latek i ta regeneracja jest inna, trzeba energię szanować, nie? No i przede wszystkim, no Buła jest trudnym rywalem, Buła może nie bił się klasycznie, nie, tak jak fighter, tylko Buła bardzo wpadał, on korzystał z tej swojej masy ciała i tak naprawdę w momencie, gdy ja go uderzałem czy trafiałem, to on mimo wszystko tak wpadał we mnie, że ja się odbijałem od niego, ja się przewracałem od tej jego masy, nie, czy nawet przecież jak obrotówę zrobiłem, zrobiłem fajną obrotówę, wstrzeliłem się ładnie w tempo, dostał tą obrotówkę tutaj, gdzieś w to miejsce, piętą, gdzie jeszcze się specjalnie przewróciłem do obrotówki, żeby pociągnąć ją masą ciała, jako grawitacja, żeby mi pomogła dodatkowo, żeby tej siły uzyskać. No ale to nawet się nie zatrzymał, on szedł dalej po prostu, nie? Także ja się odbijałem od niego jak ping-pong. No, ale 40 kilo to jest dużo, nie? Na sportach walki. Więc ja się śmieję, że przyszedł wróg, by pograć mną, a nie się bić. Na przykład z Labryga był 25 kilo cięższy, ale Labryga się bił technicznie i przez to było mi łatwiej z Labrygą. Wyprzedzałem go, to była normalna taka walka. A tu niestety to było takie niekonwencjonalne, no ale każdy korzysta z tego co ma, no taka była walka, tak wyszła. Zresztą ja i tak byłem już skazywany na straty ze względu na tą różnicę wagi wśród ludzi, już ludzie mówili, że bezsensownie taka walka, no ale taką walkę chcieli, taką zrobiliśmy. Było, minęło, idziemy dalej, nie? Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec, trochę z zupełnie innego świata. Znasz go pewnie doskonale, widziałeś w akcji Joker, czyli Jakub Szmajda. Uważasz, że w przyszłości, inaczej, jego potencjał, on mógłby pogonać Kubiszyna? Tak, myślę, że tak. On ma bardzo fajne predyspozycje. On nie jest ani jakimś wielkim atletą. On tam 92-3 kilo waży, czasem 91, zależy. Jest szczupły, ale poparte jest to siłą, dynamiką. On skręca, dokręca te ciosy. Twardy bius jest. Myślę, że to jest jeden z niewielu tam, który może stawić czoło Kubiszynowi. I myślę, że prędzej czy później to się właśnie wydarzy. Nie? Dawid, dużo dobrej zabawy na Stadionie Narodowym. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.